Zobaczcie. Siedzą i sprzedają. Chcę im zrobić taką lekcję, żeby wiedziały, jaką wartość mają pieniądze, że na pieniądze trzeba dużo czasu poświęcić i zarabiać. Ja tymczasem przygotowuję butlę gazową, ponieważ już kilka dni na nowej butli działamy, a chciałbym ją zostawić na powrót do Polski. Będziemy w marcu wracać, więc mogą być też przymrozki w marcu i śniegi, więc muszę coś zrobić, żeby zaoszczędzić gaz. I tutaj się dowiedziałem, że na polu kempingowym można wypożyczyć butlę gazową, więc idę zapytać do recepcji i jeżeli coś uda mi się zrobić, to wam za chwilę powiem. Wezmę tylko gotówkę, bo podobno tam się płaci kaucję gotówką i muszę wziąć gotóweczkę, także idziemy. Wezmę reduktor, żeby pani skumała, o co mi chodzi. Słuchajcie, i udało się, wyszedłem właśnie z recepcji i powiem wam tak, 30 euro kosztuje kaucja za tą butlę, a 16 euro zawartość, czyli 16 euro gaz. Łącznie zapłaciłem 46 euro i wziąłem sobie propan. Miałem do wyboru propan butan albo propan, wziąłem propan. Także tą kartkę trzeba sobie zachować i przy oddawaniu butli dajemy ją i odzyskujemy 30 euro. Jak wiecie, rok temu kupiłem reduktor na butlę hiszpańską, ale zobaczcie, końcówka tej rurki po prostu jest taka. I nie ma tutaj krótca na opaskę zaciskową, tylko tutaj jest gwint w tej przyczepie hobby. I tutaj jest reduktor polski, więc ten reduktor mi się nie przyda, bo nie wkręcę po prostu tego polskiego reduktora. Dlatego musiałem kupić taki reduktor z gwintem z tej strony. I to kosztowało 13 euro w sklepie Leroy Merlin. Tutaj mamy dwa bary i tutaj jeszcze mamy otwieranie. I dzięki temu ten polski reduktor mogę wkręcić do tego hiszpańskiego i wszystko będzie działać. Tak to wygląda, oczywiście to poprawię. Tak wygląda butla. I teraz musimy kliknąć. I tutaj jest taki haczyk, że ten plastik trzeba podnieść do góry, ale nie podniesiecie go i nie zapniecie o butlę, póki nie przekręcicie tutaj, bo tu jest taka szparka i ona odblokowuje możliwość podniesienia tego dolnego plastiku. I teraz zobaczcie, mogę to po prostu podnieść. Więc trzeba to otworzyć i dopiero teraz nacisnąć. I teraz się trzyma mocno i teraz mogę odkręcić na maksa, ponieważ mam reduktor, oj, śmierdzi, gdzieś się ulatnia. Czyżby tutaj nie było uszczelki? Zaraz zobaczymy. Tutaj nie ma uszczelki, a tutaj? Tutaj też nie ma uszczelki. Czyli mam kolejny problem. Bo zobaczcie, w polskiej butli jest tutaj uszczelka, może uda mi się ją wyjąć. O, zobaczcie, udało mi się podważyć. I uszczelka wychodzi. Tylko teraz, czy uda mi się wsadzić tam? No powiem wam, że jest słabo, bo uszczelka tutaj nie pasuje. Jest za mały ten otwór. Nie chcę wejść. Dobra, oddamy ją tutaj. Idę po inną uszczelkę. Tutaj mam taki zestaw różnych przejściówek do różnych butli zagranicznych, ale tutaj jest taka fajna uszczelka i chyba tą zabiorę i wsadzę tam. Jak widzicie, pasuje i teraz przykręcimy do butli. Za chwilę dokręcę to mocniej, ale chcę zobaczyć, czy nie śmierdzi. Dobra, odkręcimy na maksa. No już nie śmierdzi, ale zrobimy jeszcze test szczelności. Popsikałem wszystko testerem szczelności i zobaczcie, nie ma piany, także wszystko jest szczelne. I też nie śmierdzi, co czuję, także jest dobrze. Jeszcze tylko sprawdzę, czy działa? Działa, proszę państwa, fajnie. Także mamy gaz na zimę w Hiszpanii, jak również na powrót do Polski. Tutaj zakręcimy, żeby mi dzieci nie odkręciły przypadkiem. I jest wszystko dobrze. I odkładamy butlę na marzec. Dzisiaj wymyśliliśmy sobie z dziećmi, że będziemy robić własnej roboty chipsy, więc dzieci chcą sobie zrobić swoje paczki, więc muszę im zrobić takie paczki na chipsy. One sobie tutaj narysują różne cebule. Tutaj skleiliśmy taśmą i teraz będzie miała Ania paczkę chipsów. Musisz ją pokolorować. Tak, na zielono. Dobra. Ziemniaki mamy już obrane, idziemy je umyć.
Szymuś, a gdzie ty tam wchodzisz po sąsiadach? Tam, a piłkę chcesz? A to nie nasza, ja ci dam moją, chodź. Tu masz, Szymuś, nasze piłki, proszę. Skubana. Cukier liża. Nie, Ania, nie można cukru jeść. No ale, weź palca, bo ci się przetnie. No to mówiłem, że masz mieć tępy nóż. Ania, nie, dobra, nie, bo widzę, na palca sobie najedziesz zaraz. Wiem, że chciałaś się nauczyć, ale chodź, Ania, zobacz, musisz tak zrobić. Cieniutkie plastereczki. Takie w sklepie. Takie jak w sklepie, Ania? Takie? No, takie. Czy jeszcze cieńsze? Takie. Takie, cieńkie. Ania już robi paczkę zieloną. Teraz zaczynamy kolorować. To jest ki, k, i, świ, a ty. Olej już się grzeje, zobaczymy, czy już będzie wystarczająco gorący. Dobra, możemy wrzucać. Zobaczcie, jak szybko się robią. Zobaczcie, mamy chipsy. Prawie jak ze sklepu. Chodź, Ania, zobaczysz, są naprawdę super. Nadinka, ej, nie tak, pomału trzeba wrzucać. No już nie mam. Dobra, będziemy musieli je przewrócić na drugą stronę. Ale fajne, nie spodziewałem się, że takie wyjdą. Myślałem, że się posklejają i w ogóle. Dobrze, już się zaczynają palić pomału. Będziemy je wyciągać. Wyciągamy na ręczniczek papierowy. Teraz solimy nasze chipsy. Spróbujemy, jak wyszły. Są troszeczkę mięciutkie w środku, ale na brzegach są nawet chrupiące. No nie zdążyliśmy. I tak wyprodukowane chipsy wkładamy do paczki naszej. Niestety nie zdążyliśmy jej skończyć, bo się szybko upiekły. Mogę też włożyć? No chodź, Ania, wkładaj, produkcję robimy. Dawaj, dawaj. Ania wyprodukowała własne chipsy, proszę bardzo. Pokaż nam paczkę jeszcze raz. Ojej. Ale nie wysypały się. Nie wysypały się. Pokaż tam. Nasze własne chipsy, proszę. A teraz to skleimy. Wkładamy i skleimy. Nadi chipsy też gotowe, ale powiem wam, że Ania wymyśliła, że będzie sprzedawała swoje, bo zbiera na kampera dla lalki Barbie i chce sprzedać te chipsy. Kto chce kupić? I to będzie z Barbie. Dobra. I to będzie z Barbie, co rodzi, i też kupimy szpital. Dobra, i Ania robi tutaj monety, okay, żeby można było wydawać klientom. Tu sprzedajesz, Ania? Zobaczcie, jak Ania się uczy biznesu. Stanęła na ulicy i ma chipsy. No. Sprzedawać chipsy i to kosztuje 2 złote, 1 złoty, 3 złote i nie udało. Ale tutaj w euro płacą. Euro. I 2 złote. Dobra. To ja kupuję od ciebie. Za 1 euro. Proszę. Poproszę chipsa. Dziękuję. Pieniądze. Tyle mamy za euro. Dziękuję, Ania. Bardzo dobry deal. No ale ty, Szymuś, nie możesz, bo nie masz chipsa na sprzedaż. Ja od Ani kupiłem. Dobrze, dam Szymusiowi, też sobie kupi. Masz, Szymuś. Kubo, Dani. A Nadia też chce swoje sprzedać. Jest 1 euro. Dobra, i teraz... I teraz musisz Szymusiowi dać chipsy. O, ale on musi zapłacić. No już zapłacił euro. Teraz musi dostać. A gdzie jest, Ania, 1 złoty? I co, ktoś wam kupuje, czy nie? Nikt nie kupuje. Słuchajcie, idą zrezygnowane. Co? Dlaczego nikt nie kupuje? No bo nie jest łatwo zarobić pieniądze. Musicie siedzieć godzinę i może ktoś kupi. Nie jest łatwo zarobić pieniądze w życiu. Zobaczcie. Siedzą i sprzedają. Chcę im zrobić taką lekcję, żeby wiedziały, jaką wartość mają pieniądze, że na pieniądze trzeba dużo czasu poświęcić i zarabiać. No musicie siedzieć i czekać, aż klient przyjdzie. Dzień dobry. Nie drzwi, bo przez to nie zarobimy. Co? Teraz wiecie, ile 1 euro jest warte, nie? Ile trzeba zarabiać. No. Nikt nie chce kupić waszych chipsów. Dlaczego? Nie wiem, może macie słaby marketing? Dlaczego? A może... A jak? Kolę mamy? No możecie do tego dorzucić Coca-Colę. No a jaką? No nie wiem.
herbatę możecie zrobić i dorzucić herbatę do tego. Nie, a może będziesz dodawać herbatę i te chipsy? Też możecie. Okej, no a zrobisz herbatę? Nie, wy zróbcie. Okej. Dobrze dziewczyny, kończymy biznes. Nie. Mieliśmy taki baner, we sell chips. Niestety nikt nie kupuje w naszym sklepie. Dlaczego? Zbankrutowaliśmy. Chodźcie, idziemy. Nie. To wy zjecie. Nie. No już wam nikt nie kupi, już ciemno się robi. Trzeba zamykać sklep. I widzisz. No przechodzi pan i nie kupuje. Nie jest tak łatwo w życiu. Kocham was. No nie denerwuj się, Ania, no nie kupują, bo nie wiem, może za bardzo spalone są. Ej, widzicie, w życiu nie jest łatwo. Trzeba się nastarać, żeby zarobić. Ania kupiła za zysk sobie w automacie coś, ale Ania pracownikom nie zapłaciłaś. Umawialiśmy się na 5 zł dla mnie. 5 zł dla mnie. Ja też pracowałem ciężko. A to nie jest 5 zł, to jest 5 groszy, 5 centów, to jest za mało. Ja chcę wypłatę. Jest jeden, tylko 1 zł. No to musisz mi dać euro. Ja za pracę też muszę mieć. Ale muszę ci dać to. Ile tam masz? Za mało, ja chcę. Ja pracowałem, ja mi się należy. Tata. Szefowo, dawaj. Ja tylko 5. Euro. To jest 5 zł prawie. Umawialiśmy się na 5 zł dla pracownika. Nie, umawialiśmy się na 5 zł, tylko na grosik. Okay. Nie grosik, 1 euro mi się należy za pracę, za krojenie i za smażenie. Okej, okay, ja mam tylko 2. 2? No to 2 musi być. O, Ania mi płaci euro, mogę ci oddać. Dobra. Moje euro! No moje, musisz zapłacić pracownikowi. Mimo, że nie sprzedałaś, to i tak trzeba zapłacić pracownikom. Tata, tu są 2. Dobra, ty zarobiłaś, kupiłaś sobie, ja zarobiłem i Nadia zarobiła. Dobrze, kończymy lekcję biznesu, nie Ania? Tak wygląda lekcja biznesu. Nadia, ja ci coś kupię. Może coś się nauczyły dzieci, nie wiem. Mam nadzieję, że to zapamiętają. Urząd Skarbowy. Dzień dobry, trzeba zapłacić podatek jeszcze od frytek, od chipsów. Ja ci zapłaciłam. 20% podatku i ZUS za 3 osoby. 1, 2 i za pracownika ZUS. 2 euro. Ale jeszcze podatek, Ania. No, żyjemy w takim kraju, że trzeba... Jaki podatek? Podatek dochodowy. Zarobiłaś, musisz zapłacić mi teraz. Jestem z Urzędu Skarbowego. I jeszcze na emeryturę, której nie dostanę, musisz wpłacić. Jaką? Do ZUS-u. No to ja nie rozumiem! Nadinka, ty już zapłaciłaś, to Nadinka 2 euro musisz mi dać. Podatku. Ale 1 grosik? Nie, 2 euro. To jest 20% i jeszcze podatek 30%. Znaczy ZUS 30%. Co mi dasz? Dam ci emeryturę na starość, której nie dostaniesz. Nie dostanę? Znaczy dostaniesz, tak, dostaniesz. Dziękuję. A ja to dostanę. Także Urząd Skarbowy zabiera cały zysk. Ty też dostaniesz emeryturę. Umówmy się, że dostaniesz, ale tak naprawdę nie dostaniesz. No, trudno się mówi, nie? Ja mam 5 zł. Daj, jeszcze daj mi na emeryturę. Pracownik, za pracownika musisz ZUS zapłacić, dawaj. No.